No, to jest coś, co bardzo nas cieszy. To jest nagroda za wdrażanie strategii. I tu są dwa czynniki, które są istotne, znaczy przy wdrażaniu strategii. Jedna to dobre zdefiniowanie rzeczywistości tego, co może się wydarzyć. I właściwie dobrze chwyciliśmy 14 miesięcy temu, planując strategię, co w świecie może być. Bo proszę zobaczyć, ostatnie kilka tygodni wirus w Chinach, Brexit, wiele zjawisk geopolitycznych, czyli cały czas co się dzieje, świat się bardzo dynamicznie zmienia, więc nasze założenie, że trzeba być gotowym na tę zmienność i elastycznym w swoim działaniu produkcyjnym, kosztowym, bardzo dobrze się sprawdza. I drugi wątek, który jest istotny, to są ludzie i wdrożenie strategii to są wszyscy. To nie są tylko twórcy, którzy powiedzmy wytworzą dokument, koncepcję, ale to jest zaangażowanie ludzi i to, że wygrywamy jako GHM przy niesprzyjających okolicznościach makro, bo przypomnę, że cena miedzi jest jeszcze dwa razy mniejsza niż kilka lat temu, koszty są większe. My jesteśmy w stanie prezentować wynik, utrzymywać pozycję, ale też inwestować i rozwijać się. I to zasługa wszystkich ludzi KGHM-u, absolutnie wszystkich, i to jest ich nagroda i ich ciężka praca.